Ponad 100 lokali w całej Polsce zapowiedziało wznowienie pracy od 18 stycznia. W internecie pojawiła się nawet interaktywna mapa z zaznaczonymi lokalizacjami, które pomimo wprowadzonego zakazu otworzyły się na klientów. Przedstawiciele zamkniętych branż, czyli gastronomicznej, hotelarskiej i narciarskiej, od dawna alarmowali, że stoją na skraju bankructwa. Wobec braku reakcji ze strony władz oraz zapowiadanych konsekwencjach dla łamiących zakaz, akcja nabrała rozpędu. W mediach społecznościowych powstał specjalny hashtag Otwieramy, którym oznaczają się przedsiębiorcy otwierający lokale dla klientów. Na interaktywnej mapie pojawiły się także lokale z powiatu kościerskiego, a dokładniej z samej Kościerzyny. Są to Pizza House z ulicy Strzeleckiej oraz Pizzeria do Pieca z ulicy Traugutta. Ich właściciele także pomimo zakazu postanowili przyłączyć się do akcji. Decyzje odnośnie są małe dochody, pracownicy chcą też mieć wynagrodzenia, lokal jest też do opłacenia, prąd, takie rzeczy. Od miesięcy, od blisko roku działamy nie na 100%, działam połowicznie i w tym momencie po prostu już nie możemy sobie dłużej na to pozwolić, żeby utrzymać restaurację, żeby utrzymać naszych pracowników i ich rodziny, za które pracownicy są odpowiedzialni, musimy działać na 100%. Jesteśmy przygotowani, działamy zgodnie z prawem, działamy zgodnie z konstytucją i utrzymujemy w dodatku najwyższy, jaki tylko możemy, reżim sanitarny. Utrzymujemy dystans społeczny, stoliki są od siebie oddalone, utrzymujemy wysoką dezynfekcję, dezynfekujemy wszystkie stoliki i krzesła po każdym wyjściu gości. Także nasi goście mogą je używać. Po otwarciu, oprócz klientów, lokale odwiedzili przedstawiciele policji i sanepidu. Wczoraj kościerscy policjanci wespół z pracownikami z kościerskiego sanepidu dokonali kontroli jednego z lokali gastronomicznych na terenie miasta Kościerzyny. Tam stwierdzili nieprawidłowości związane z tym, że wewnątrz lokalu znajdowały się osoby, które chciały spożyć posiłek na miejscu. Policjanci tutaj wyeliminowali te osoby. Wobec osób zamawiających, te osoby zwrócono im uwagę, te osoby opuściły lokal, a wobec właścicielki tutaj został skierowany wniosek do sądu o ukaranie w związku z artykułem 116a paragraf 1 odnośnie nieprzestrzegania restrykcji związanych z pandemią. Zgodnie z zaleceniem ministerstwa przeprowadziliśmy kontrolę, informacja była, że się otwierają, przeprowadziliśmy kontrolę i spisaliśmy protokół i będziemy prowadzić postępowanie. Przedsiębiorcy przestali bać się zakazów. Niektórzy nawet wymyślili nowy sposób na obejście obostrzeń. Polega on na wynajmowaniu stolików na godziny.